Hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Danielus, a przed Wami Diablo 3 Reaper of Souls. W ostatnim materiale z tej gry pokazywałem Wam jeden z elementów dodanych właśnie w najnowszej aktualizacji i dodatku, który doszedł do Diablo. Natomiast dzisiaj pokażę Wam kolejny element, mianowicie robiąc zadania, które robiłem ostatnio, otrzymujemy finalnie klucze, dzięki którym możemy otworzyć sobie szczelinę właśnie w tym obelisku Nephalemów. Kiedy otworzymy właśnie tą szczelinę, wchodzimy do lokacji, w której jedynym naszym zadaniem jest wycięcie stworów, odpowiednią ilość stworów. Tam jest taki pasek, po prawej stronie się pojawi. To będzie trzeba zrobić na 100%. No i na końcu dostaniemy bossa, strażnika szczeliny. I kiedy go pokonamy, no to dostaniemy sporo itemów. I dodatkowo krwawe odłamki, za które będzie można kupić parę rzeczy u specjalnego kupca. O, jest tutaj. Jak widzicie, jedyne co można tu kupić, wszystko raczej co można tu kupić, kupujemy właśnie za krwawe odłamki. No i powiedzmy, że mam ochotę na jakieś rękawiczki, mając na przykład 100 odłamków, kupuję tylko właśnie rękawiczki i od czasu do czasu wpadnie jakaś legenda, więc to jest też całkiem fajna opcja. Przy okazji jeszcze tylko zerknę, co ja tutaj mam, czy muszę, tak, muszę się jeszcze troszkę naprawić. Zwiększyłem sobie damage ostatnio do 630 tysięcy, no i myślę, że to już jest poziom, który pozwala swobodnie sobie grać na udręce 1. Także zapraszam Was na przygodę w otwarciu szczeliny. Kurde, biegam tutaj, szukam skrytki, bo to jest piąty akt, a rzadko w nim jestem ostatnio. Nie wiem w sumie czemu, bo to jest bardzo fajny akt. Dobra, wszystko zostawione, jeszcze tylko się naprawię i będziemy śmigać. Ostatnio wydałem całą masę kasy, miałem ponad 10 milionów, ale robiłem sobie te kryształy właśnie, żeby poprawić swoją jakość. Otwieramy szczelinę. Templariusz jest gotowy. Lecimy. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Że jakaś fajna kraina klimatyczna nam się tutaj wygeneruje. Z tego co widziałem, czasami wpadają lokacje, które mają na przykład kolor zmieniony. To jest też fajna opcja, bo zawsze to jakoś inaczej wygląda niż normalnie, kiedy robimy na przykład zadania, czy tam fabułę. No i tak jak mówiłem, naszym zadaniem jest zabicie sługi strażnika szczeliny Nephalemów. Ale żeby strażnik się pojawił, to musimy wyciąć wszystkie stwory. To znaczy ogólnie 100%, które ma się pojawić tutaj. I wbrew pozorom to nie idzie tak szybko. Teraz zauważyłem, że od dzisiaj jest po raz kolejny bonus do doświadczenia zdobywanego, więc grać się opłaca jak najbardziej teraz, ile się da. Ciekawy jestem tylko, czy to zrobili na weekend, czy na jakąś dłuższą chwilę. W sumie nie miałbym nic przeciwko, żeby tak zostało, ale raczej tak nie będzie. Także trzeba to wykorzystać, póki jest, bo to jest fajny boost jednak. Przed dodatkiem też dosyć długo właśnie był ten boost do doświadczenia, to spokojnie wbiłem sobie setny paragon. Później już zaczęło iść wolniej, bo i więcej tego doświadczenia trzeba zebrać. 50% to jednak duża różnica. No nic, mam nadzieję, że coś tutaj fajnego się podzieje, odkryjemy coś może fajnego, albo jakaś fajna legenda wypadnie. To było dobre. Z tego co słyszałem ostatnio, zwiększyli ilość legend, które mają tu wypadać. Znaczy tak będzie, zobaczymy. Same markizowe. Szkoda, przydałby się jakiś cesarski. Bo jednak zrobienie cesarskiego też kosztuje, a żeby robić te lepsze, takie kwadratowe kamienie, no to już trzeba mieć. Oho. No, będzie ostro. Zobaczymy, co tutaj mój krzyżowiec będzie potrafił zrobić z tą bandą. No, cholera. Co? Jak on się nazywa? Nomad pustkowi. Smutny w dodatku. No ja go raczej nie pocieszę.
padnij. Ostatnio ciężko właśnie wyfarmić coś fajnego. Czy generalnie zrobiłem sobie... No to muszę zbierać, żeby zarabiać hajs. Ostatnio zrobiłem sobie jeden z elementów tam do setu, ale niestety wypadł nie najlepiej, więc nie mam go założonego. Poza tym, jak już set zakładać, to w całości, a nie jedną część. Znaczy może nie tyle w całości, co chociaż dwie części, bo to zawsze jest dodatkowy bonus. I wtedy to się bardziej opłaca. Ale właśnie, zanim zrobimy coś, co będzie, co wylosuje sobie w miarę dobre wszystkie statystyki, to... Niestety, ale trzeba być milionerem w tej grze. Albo mieć niesamowitą ilość czasu na farmienie i tak dalej. Ja i tak całą masę czasu poświęcam właśnie na Diablo. Jakby nie było, gra mi się cholernie podoba. Natomiast, no, mimo to... Nie mam praktycznie niczego, co bym chciał mieć, jak na razie. Ciężko idzie. Bardzo powoli. Dlatego cieszę się nawet z takiej ilości damage'u, które robię teraz. Przydałoby się też zwiększyć szanse na krytyczne trafienie, bo... Co prawda ona zła już nie jest, bo to jest w okolicach 45%. Jednak tak 60% to by było optymalnie już. No i w końcu przydałoby się też zwiększyć tempo ruchu, bo tak jak ja biegam, to w porównaniu do innych przejście jakiejś lokacji zajmuje jednak dużo więcej czasu. No jak widzicie, wbijanie tego 100% na stworach nie jest takie proste. Idzie dosyć wolno. Otworzyło się to? Nie. Kurde, jakieś zbugowane czy co? Nieważne. Kurde, jakoś mało tych stworów ogólnie. Ostatnio bywało lepiej. Co my tu mamy? Drugi poziom. O, może wbijemy gdzieś do innej lokacji. O, jest. Często się zdarza. No i właśnie, to jest jedna z tych nowszych, których ja wcześniej nie widziałem. Nie, tylko nie lasery, błagam. Serio. Nic, trzeba sobie będzie jakoś poradzić. No, umieraj. Te złote stwory są jednak mocne. Pięknie, z wyskoku. No i skoro. Jeszcze nie teraz. Dobra. No i mam 20%. 1/5 za nami. W sumie... Nie wiem, czy tu bardziej opłaca się bić elity, czy te białe moby. Aczkolwiek chyba białe, bo wydaje mi się, że tu chodzi o ilość stworów do zabicia. Tak normalnie trzeba dojść gdzieś do 4., 5. lokacji, żeby nazbierać sobie odpowiednią ilość. I żeby pojawił się strażnik. No, ze strażnikiem już większych problemów mieć nie powinienem, przynajmniej do tej pory nie zdarzyło się, żebym miał, od kiedy tam zbliżyłem się do około 550 tysięcy DPS-u.
No ale myślę, że lokacja bardzo klimatyczna. Właśnie podoba mi się to, że teraz po tym dodatku pojawiły się miejsca, w których jest ciemno, mrocznie, tak naprawdę, i światło rozpościera się tylko wokół mojej postaci. To jest fajne. Gdzie by tu pójść? Gdzieś na dół pójdziemy. O, no i ciągle tylko studnie natchnienia. Wystarczy jeden zgon i wszystkie przepadają. To jest najgorsze. Teraz powinienem mieć dosyć dużo, tak, prawie 50 milionów. To jest ze 3 studnie mam już aktywowane. Muszę się pilnować, żeby nie zginąć. Studnie ogólnie zwiększają właśnie, przyspieszają jeszcze dodatkowo expienie. No tyle tylko, że właśnie trzeba uważać, żeby nie zginąć, bo kiedy się zginie, no to wtedy to przepada ten bonus i trzeba czekać na następną studnię. A czasami bardzo długo nie da się jej znaleźć, nie wiem, jakoś tak losowo się pojawia. Krytyk z tego wyskoku 9 milionów w tym momencie zadał. On potrafi zadać tam nawet 10. Tylko nie. Modern loot. No tu może być ciężko. Nie lubię, jak mnie tutaj zamrażają. Wow, 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 ale tego nasrali tam. A jakbym wpadł w te wybuchy teraz lodowe, to bym miał duże problemy. A? No może się uda zginąć tym razem przynajmniej. Okej. Okay. O Jezu, niebieski item. Już z tego to powinno przynajmniej żółty rzucać. Ładna demolka. Jeszcze jak przywołam tą moją ekipę, to jest nieźle. Nie jestem jeszcze gotowa. Także na tą chwilę do mojej postaci będę chciał montować jakieś sety, zestawy zbroi, które mi dadzą dodatkowy boosta, bo tylko to ma sens. Natomiast z legendarkami ostatnio jest, szczerze mówiąc, coraz ciężej. Już nie mówię o tym, że ciężko coś wydropić, ale ciężko też wydropić coś, co by miało sens. Dostałem ostatnio kilka fajnych broni, które wydawały się fajnymi, ale okazało się finalnie, że wcale takie fajne nie są. No trudno. Trzeba mieć szczęście, żeby trafić na coś, co jednocześnie ma siłę. Zadaje dobre obrażenia, plus przyspiesza na przykład prędkość ataku i dodatkowo na przykład zwiększa jeszcze obrażenia krytyczne, albo dostajemy większą szansę na trafienie krytyczne. Ciężko, żeby to wszystko było w jednej broni. I jeszcze soket, bo to koniecznie musi być. Wtedy kamień dodaje nam powiedzmy 130% jeszcze i to jest duży, duży boost wtedy do broni. No i jak mamy dobre obrażenia od trafienia krytycznego, no to wtedy warto też zadbać o to, żeby mieć dosyć spore szanse na to, żeby trafić kogoś krytycznie. Także łatwo tutaj buildu złożyć nie jest. Ale już jak się coś fajnego złoży, no to wtedy jest mega zabawa. Ja tą moją kombinacją gram dalej, którą wam pokazywałem ostatnio. No i jestem ogólnie zadowolony. Czekam tylko na to, żeby mi wpadły jakieś kolejne fajne itemki. Testuję również przy tych nagraniach z Diablo nowy sposób nagrywania ogólnie poprzez OBS-a. Program znany głównie ze streamowania, ale
Zauważyłem tam też możliwość nagrywania bezpośrednio z gry, więc testuję sobie, jak to będzie wyglądać. No i muszę przyznać, że na razie nie jest źle. Jeżeli to będzie działało mi coraz lepiej, to być może będę nagrywał tylko w ten sposób, bo to zdecydowanie ułatwia życie. Ustawiam sobie wszystko na początku nagrania. Jakoś dźwięk z mikrofonu też w miarę to wychwytuje ten program, więc jest w porządku. Generalnie jak nagram, to mogę bezpośrednio rzucać materiał na YouTube, nie muszę go jakoś tam przerabiać. A z drugiej strony to przerabianie jest dosyć też fajną sprawą, ja lubię to robić, więc materiały z FIFA, które trafiają teraz na mój kanał, będą właśnie nadal nagrywane i przerabiane przez osobny program. A co do FIFA, to muszę tutaj wyprzedzić fakty. O, proszę. Poziom mistrzowski. I powiedzieć o tym, że w następnym nagraniu weźmie już udział nowy zawodnik, a w sumie to nowa wersja świetnego napastnika, Carlosa Teveza. Będzie to karta Carlosa Teveza w wersji Inform. Kosztował mnie 260 tysięcy? Chyba jakoś tak, już nie pamiętam. No i mam nadzieję, że się będzie spisywał lepiej niż jego wersja podstawowa, bo boost jest dosyć spory w porównaniu do podstawki. Dobra, oprócz tego, że możemy sobie dropić jakieś itemy czy coś, no to mamy właśnie te poziomy mistrzowskie, które również zwiększają nasze parametry. I przy okazji, że dostałem taki poziom, to wam pokażę. To są poziomy mistrzowskie i one właśnie tutaj dają nam punkty do czterech tak jakby działów. Podstawowe, atak, obrona i użytkowe. W każdym z nich są cztery umiejętności, które zwiększamy. Ja dostałem w tym momencie do obrony i wybrałem sobie do tej postaci zwiększanie odporności na wszystko. 155. To rośnie nam oczywiście statystyka wytrzymałości. No, po jednym takim punkcie rozdanym jest to niewielka różnica, ale popatrzcie na przykład teraz. Obrona. To sobie zresetuję. Zamknę. I z 8 milionów zrobiło się 6. Więc daje to naprawdę dużo. I jak widzicie, maksymalnie mogę mieć 50 punktów dla danej umiejętności. I kiedy sobie na przykład zrobię to, oczywiście mogę punkty rozdawać jednocześnie do wszystkich, ale ja sobie wybrałem tylko na razie odporności na wszystko. No i kiedy skończę to drzewko, będę mógł robić następne. I tak jest w każdym z każdej z zakładek. Więc jest cała masa... Ojej, nie rozdałem tego? Obrona. Nie zatwierdziłem, wybaczcie. Dobra. No i wróciłem do 8 milionów. Coś fajnego wpadło? Na pewno nie. Niestety. No jak z procentami? 40%. No to mamy już 2/5. Ostatnio ciągnie mnie również do jakiejś strategii i tak myślałem nad tym Age of Wonders. To jest gra po polsku. W naszym języku co jest? Czemu ja stoję? Czemu ja przejść nie mogę? Ale stwierdziłem, że chyba jednak na razie nie będę jej kupował. W sumie to i nie ma za bardzo kasy na razie na to. Wykosztowałem się w zeszłym miesiącu. Na dodatek do Diablo, na Titanfalla, którego ostatnio za dużo nie gram z racji na to, że wciągnęło mi Diablo cholernie. Ale za to otrzymałem klucz do Warlocka, jeżeli dobrze kojarzę tytuł. To będzie druga część tej gry. Pierwsza była też po polsku, natomiast druga jest po angielsku. Klucz dostałem już, natomiast gra będzie odblokowana tam za kilkanaście dni. Niestety grać się jeszcze nie da.
chociaż jak tylko dostałem klucz i to włączyłem, to niby gra się odpaliła, ale po jakimś czasie pojawiły się update'y na Steamie i od tamtej pory już gry włączyć się nie da. Trzeba będzie czekać pewnie na dzień premiery. Szkoda, że nie ma wcześniejszego dostępu. Ojojojojojo, nie! Ja pierdzielę, no i wszystkie kaplice poszły się pieprzyć. Ale czemu mi tak zjadło to szybko? Nie rozumiem. Przecież to nic nadzwyczajnego. Chyba, że tym lodem zostałem poczęstowany. Ale to... nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, czemu tak szybko mnie... czemu tak szybko tu padłem. Ale zdarza się. No więc prawdopodobnie w tego Warlocka będę grał i tego Warlocka wam również pokażę na kanale, bo tak jak mówię, mam ochotę na strategię, dawno nie grałem w nic. Zastanawiam się też nad nagraniem czegoś z Heroesa 6, bo mam praktycznie kompletne wydanie, bez tego ostatniego dodatku tylko. A raczej Heroesy każdy lubi, więc fajnie by było do tego wrócić. W sumie też czekam na Crusadera, dobrze kojarzę. Twierdza Krzyżowiec 2. Taka jest pełna nazwa, bo tam powstaje druga odsłona. Generalnie, jeżeli chodzi o serię Twierdza, to właśnie ta wersja Krzyżowiec jest uznawana za najlepszą i teraz twórcy stwierdzili, że właśnie coś takiego zrobią. Widziałem tam pierwsze gameplaye, czy tam trailery i tak dalej, tego typu rzeczy, bo trochę tego już jest. No i wygląda to dosyć fajnie, tylko pytanie, czy faktycznie w praniu będzie przypominało na tyle jedynkę, że wszyscy uznają, że jest to naprawdę dobre. Chociaż ja nie przepadam za tego typu stwierdzeniami, że jak gra jest, nie przypomina, tak samo jak w wypadku Diablo, jak gra nie przypomina pierwszej części, czy tam drugiej, to znaczy, że jest zła. Ja uważam, że jednak te zmiany są potrzebne, są fajne, chociaż nie zawsze wychodzą twórcom tak, jak pewnie by chcieli. Nie zawsze trafią też w gusta graczy, ale jak widać, twórcy na przykład Diablo potrafią graczy słuchać i zrobili dodatek, który można krzyknąć śmiało, jednym z najlepszych dodatków w historii. Dobra. Gdzie by tu iść? Gdzie tu w ogóle znaleźć przejście do kolejnej lokacji? Bo chyba tędy. Nie, źle. Tutaj. Są schody. Dobra. Sporo tu tego. Ja pierdzielę. Ale na szczęście same białe. O Jezu! Ilu ich tu jest na tych schodach? Tam nie wejdę na górę. W sumie jest jeszcze jedna gra, Splinter Cell Blacklist, której nie skończyłem. I jeszcze jedna, zainstalowałem, kupiłem ostatnio Metro Last Light i też się zastanawiam, żeby czegoś z tego nie nagrać. Chociaż no, tak jak mówię, cały czas poświęcam cały swój wolny czas na Diablo 3. I ciężko mi się od tego oderwać, bo jest tak przyjemne. Niedługo ma wyjść też The Incredible Adventures of Van Helsing, też fajny hack and slash. W jedynkę grałem dosyć sporo, przeszedłem ją, bardzo mi się podobała, aczkolwiek kiedy ostatnio próbowałem do niej wrócić, to już mi tak dobrze nie podchodziła, więc w sumie sam nie wiem. Ale jeżeli miałbym polecać, to jak najbardziej mogę polecić ją. Jest całkiem fajna i wciągająca przede wszystkim.
I jak na początku mieliśmy do wyboru tylko jedną klasę, mogliśmy grać Van Helsingiem, tak teraz za tą drobną opłatą, bodajże 2 euro czy 3 euro, można sobie dokupić inne klasy. Też fajnie, przyjemnie się gra. Jestem bardzo ciekawy, co będzie w dwójce. Tam było kilka fajnych elementów, takich dosyć oryginalnych, jak na przykład obrona swojej bazy. Trzeba było tam zainwestować w pułapki i tego typu rzeczy. I w momencie, kiedy już zrobiło się jakieś zabezpieczenia, no to był jakiś napad mobów na naszą bazę i wtedy okazywało się, czy to się udało, czy nie. A tutaj przy okazji legenda wypadła, karwasze, zobaczymy, czy coś fajnego. Mam nadzieję, że tak, chociaż ciężko będzie przebić to, co mam na sobie. No właśnie. Wygląda to słabo. Bo i tak naprawdę to one są tragiczne, bo ani siły nie mam, ani właśnie szansy na trafienie krytyczne. Jest tylko szybkość ataku zwiększona o 7%. To jest dobra rzecz. Musiałbym zmienić jedną statystykę. Tylko teraz pytanie, w co by pójść. A dodatkowo, na przykład na tych karwaszach, które mam obecnie na sobie, mam dodatkową umiejętność: wrogowie, którzy zostali odrzuceni w tył, otrzymują 27% obrażeń przez 5 sekund po upadku. Więc no, ciężko będzie przebić moje obecne. No i trudno, no i znowu legenda, która nic mi nie wnosi, nic mi nie daje. Niedobrze. Ostatnio wyszedł też dodatek do Battlefielda 4, najnowszy. I też ciągle myślę o tym, żeby sobie w niego pograć. I też coś nagrać, bo no, Battlefield zawsze pozostanie starym, dobrym Battlefieldem, w którego bardzo, bardzo przyjemnie się gra. A mapy z tego najnowszego dodatku też są fajne. Bardzo takie klimatyczne, bym powiedział, bo ja przypominam sobie mapy z Bad Company 2, które właśnie były na jakichś tam wyspach zarośniętych jakąś dżunglą i tak dalej, i tak dalej. Tutaj wygląda to dosyć podobnie, chociaż na większą skalę zostało zrobione. No i jeszcze nie próbowałem tego trybu z dużym lotniskowcem, atakiem na lotniskowiec. Jestem ciekawy, jak to by wyglądało. Chociaż i tak po prostu klasyczny podbój w Battlefieldzie to jest to, co jest najfajniejsze. Plus ewentualnie dominacja, bo to wiąże się z flagami i tak dalej, i tak dalej. To mi sprawia dużą frajdę. Także prawdopodobnie możecie się spodziewać też jakichś materiałów z Battlefielda. No i oczywiście FIFA. Fajnie mi się gra, nagrywając każdy kolejny mecz po kolei, w celu osiągnięcia tego celu, którym jest... oczywiście pierwsza liga, no i zdobycie w końcu mistrzostwa. W pierwszej lidze już byłem, zasmakowałem tego, nawet kilka sezonów się tam utrzymałem, natomiast no, zacząłem kombinować ze składami i spadłem, nawet do czwartej, bo już po prostu wydziwiałem jakieś cholera składy z dupy, że tak powiem. W połowie, powiedzmy, zawodnicy złoci, w połowie srebrni. No. I to nie do końca sprawdzało się, niestety. Albo remisowałem, albo przegrywałem, no i finalnie spadałem z ligi. No teraz kierunek góra, mój włoski team daje radę. A, no i przy okazji sprzedałem Pogbę za 210 tysięcy czy 215, więc spadło mi tam trochę kasy, no i sprzedałem Inform Buffona, bo szczerze wam powiem, że nie widziałem zupełnie różnicy między wersją podstawową tego bramkarza, a wersją Inform. Bronił dokładnie tak samo. O, jest studnia natchnienia. Jeszcze nie teraz. Więc wróciłem do normalnej wersji. Pirlo wrócił na rozgrywającego, środkowy pomocnik ofensywny. No i tam spisuje się świetnie, obsługuje po prostu tymi podaniami moich napastników tak jak trzeba, więc
raczej Pogba nie wróci za szybko do mojego zespołu. Chociaż fajnie go było przetestować, bo zawsze to jakaś nowa twarz pojawiła się w zespole. Zastanawiam się też, kogo przedstawić wam w przyszłym odcinku, kogo historię. Był Pogba, był Carlos Tevez, był Mario Balotelli. A teraz może El Shaarawy. O, co to? Aha, nic specjalnego, bo to tylko koszty odnowień zostają obniżone, no i praktycznie co chwilę mogę użyć moich skilli. Nie. No, z drugiej strony może nie najgorsze. Nie. O nie, zatrzymał mnie. No i zostałem przymrożony. Cierpliwości. A już nie ma na kogo skakać. Jestem pełny. No tak, jestem pełny, to wrócimy, bo jeszcze troszkę mi zostało. Mamy 83%, 4/5 całości. No i jeszcze mamy strażnika, który rzuci parę rzeczy, więc dobrze by było się rozładować. Ja w tym momencie itemy wszystkie głównie sprzedaję, z racji tego, że mam mało kasy. Chcę się po prostu pozbyć całego tego majdanu. Leczenie 20% prawie do przodu. Może sobie zostawię te rękawice, zobaczę, czy da się z nich coś wyciągnąć, kiedy zmienię statystykę. Rękawice, jak widzicie, nie mam jeszcze legendarnych. Pierścieni legendarnych też nie mam. Nie trafiłem kilka, ale żadne nie były jakoś specjalnie rewelacyjne. No i właśnie. Niestety nie trafiłem jeszcze niczego fajnego, jeżeli chodzi o napierśnik. A to też dużo daje. No i przede wszystkim mógłbym mieć tutaj trzy miejsca na gemę, a mam tylko dwa i to też by dało dużo, jeżeli chodzi o podniesienie DPS-u. Ale też dużo by kosztowało. Kurde, nie tutaj biegnę. Skrzyneczka jest tu. Zostawimy sobie legendę. Dobra. O, to jest właśnie argument strażnika, pas, który sobie ostatnio zrobiłem. On jest trochę skomplikowany do wykonania, gdyż trzeba wyfarmić symbol strażnika bractwa, a to jest też ciężkie do znalezienia i do właśnie tego, żeby nam wypadło. Jak widzicie, zmieniłem tutaj jedną z cech, tą ostatnią, zwiększa obrażenia umiejętności cięcia o 15%. Siła była praktycznie na maksa. Odporności na nic sensownego nie mogłem zmienić, nie mogłem zmienić szybkości ataku ani nic z tych rzeczy. No niestety, to jest tylko pas, więc tutaj mam 5% obrażeń w plecy. A to jest... zakładanie tego jest bez sensu, przynajmniej na razie samodzielne. Zestaw da mi plus 250 do witalności i regenerację 2000 punktów życia na sekundę. No rewelacji nie ma, ale to zawsze set i zawsze coś tam dodatkowego można na siebie założyć. W zależności od tego, jak będę stał z tym moim DPS-em, to się zastanowię, czy warto z tego skorzystać. W każdym razie, na razie tego na siebie nie zakładam. Dobra, wracamy do szczeliny. Ile? 83%. No, to już szybko. Dotrzemy pewnie do końca. Proszę bardzo. Czwarta lokacja. No i kolejna lokacja wyglądająca naprawdę świetnie. Po tej lokacji już parę razy biegałem. Powiem wam, że jeżeli każda następna dodawana przez twórców lokacja będzie wyglądać o tyle lepiej jak ta w porównaniu do lokacji z podstawki, no to naprawdę będzie genialnie. Co tutaj się dzieje? No i tu może niestety dużo biegać. Bo jak mnie trafi ten sukinsyn, to może być słabo. A tego nie chcemy. Sporo ich tutaj jest. Szybko procent mi się nabije dzięki temu.
Już się zbliżamy do końca, 92%, a dopiero weszliśmy do tej lokacji. O, ładnie, teraz 3 krytyczne uderzenia pod rząd. To mi się podoba. Takim właśnie podstawowym atakiem zadaję od 1,5 miliona do 2, kiedy trafię krytycznie. Natomiast tym takim cięciem łańcuchem, no właśnie, powiedzmy od 3 do 3,5. Więc to jest już w miarę jakiś tam rezultat, a właśnie tym wybuchem 10, 11 do 12 bodajże milionów. To już jest w ogóle świetny wynik. No i jak opadam z góry, no właśnie tak, to też wchodzi tak 10-12. Teraz 11, 200. Także najbliższym moim celem jest odzyskać trochę kasy, bo wydałem sporo. Wydropić jakiś fajny właśnie, fajne rękawice i napierśnik z 3 sokietami. I przy okazji co jakiś czas farmić sobie właśnie te itemy na set, bo jeżeli udałoby się go złożyć w całości, to by było naprawdę fajnie. Dobra, przypuszczam, że jak tutaj rozwalę te stwory, to będzie koniec. Tak, pojawia się strażnik. Też fajny klimat jest, wszystko ciemnieje. No i idzie. Piaskowy stworzyciel. On nie powinien być trudny do pokonania, aczkolwiek to wszystko zależy od tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy, czy walczymy jeszcze z jakąś elitą, czy nie. Czy akurat jakieś afiksy mu wpadną tu ciężkie, czy nie. Ale ten akurat widzę, że chyba nie powinien stanowić większego problemu. Jeszcze nie teraz. Chwilkę to może tylko potrwać, bo życia musi mieć dużo, powoli mu spada. Proszę, jak ucieka przede mną. 3,5, 3,5, 4 prawie. Pięknie. Dobrze jest właśnie, jak używam tego skilla z wydaniem wyroku. Bo wtedy wszystkie ciosy, które... ojej... które w niego trafiają... zadają obrażenia krytyczne. A za chwilę znowu będę mógł wydać wyrok. I patrzcie, wyrok i wszystko będzie chodziło za maksymalną, znaczy nie maksymalną, ale za krytyczne wartości. Niedobrze, nie chcę umierać, ale chyba zaraz padnę. Resztka życia. Aż 2 mikstury musiałem na niego zużyć. Nie starczy mi gniewu. No, gin, cholerna. Dobra. Co nam tu padnie? Zapomniana dusza i 51 krwawych odłamków. Nie jest źle. Jeszcze to dokończę, wracamy do bazy. No i spróbujemy coś sobie z krwawych odłamków zakupić. No właśnie, mniej więcej tak wyglądają szczeliny. Tak jak mówię, trzeba mieć 5 fragmentów klucza, żeby otworzyć jedną szczelinę. Zaraz wam pokażę, jak ten klucz wygląda. A czemu ja się nie to...
Dobra. Mamy pogadać się z Orekiem. Odbieramy nagrodę. 18 milionów, ładnie. 70 tysięcy złota. I za 25 sekund zamknie się szczelina. Możemy tam jeszcze właśnie w międzyczasie wrócić i pozbierać te oce, czego nie zdążyliśmy podnieść. Aha, to pokażę wam od razu. To są fragmenty klucza szczeliny. Ja mogę otworzyć prawie 10 szczelin. No i moim zdaniem raczej opłaca się tam chodzić. No i poza tym, tak jak mówiłem, chyba wydaje mi się, że mówiłem na początku właśnie, że kiedy wejdziemy do szczeliny, to mamy teraz zwiększony drop legendarek. No mi coś wypadło, nieważne już, że to do niczego mi się nie przyda niestety, ale coś tam wypadło, więc nie jest źle. Także na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Coś tam sobie fajnego zobaczyliście znowu z Diablo Reaper of Souls. No i zapraszam was, od czasu do czasu wpadnę tutaj, żeby pogadać o czymś, żeby pozabijać te mobki i pokazać wam, jak wygląda w tym momencie moja postać. Czy coś się zmieniło, czy nie. To jest fajna gra do tego typu rzeczy, do pogadanek, więc widzimy się następnym razem, a za dzisiaj wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się, do usłyszenia.